Od wielu lat budynek po synagodze czeka na remont. Burmistrz Kępna chciałby, aby powstała tam sala koncertowa. Gmina aplikowała o środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego, gdyż jak zaznaczył burmistrz, nie jest możliwe, aby wykonać inwestycje, bazując wyłącznie na pieniądzach z budżetu. Niestety nasz projekt nie został zaakceptowany. Bardzo nad tym ubolewamy, ale to tylko w pierwszym zdaniu. W kolejnym zdaniu chciałem powiedzieć, że przygotowujemy odwołanie, bo naszym zdaniem istnieje realna szansa ku temu, że nasze odwołanie powinno zostać uwzględnione, bo widzimy masę sprzeczności w punktacji, którą specjaliści oceniający nasz wniosek ocenili. Burmistrz przyznał, że jest zdeterminowany, by przywrócić świetność tego obiektu, ale jednak nie kosztem innych, równie ważnych inwestycji. Myśmy się zdecydowali na odbudowę tego budynku po synagodze, na działalność kulturalną, musielibyśmy zablokować inne swoje potrzebne inwestycje. Remont byłej synagogi będzie możliwy tylko przy około 70% dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Wartość kosztorysowa inwestycji to 8 milionów złotych.